Cześć! Witamy Was serdecznie. Z tej strony Chris Górski. A z tej Grzesiek Stasiuk. Zapraszamy Was do naszego świata nagrań, produkcji i aranżacji. No i dobrej zabawy, Chris. A to wszystko na setkę cyklicznie co tydzień w każdą środę o 20. Będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy zagadnień związanych z tak mało znanym zajęciem, jakim jest produkowanie muzyki. A ponieważ zamierzamy prowadzić nasze spotkania na setkę, spodziewajcie się niespodziewanych sytuacji. Nawet my jeszcze nie wiemy, jak to się potoczy. Wiemy natomiast jedno, to nasza pasja i powołanie. I chcemy się tym z Wami podzielić. I nie zabraknie też gości. To prawda, Grzesiu? Co tydzień na setkę wymęczymy jednego delikwenta. Zadamy mu proste pytania i zmusimy do trudnych odpowiedzi. Będziemy gościć muzyków nie tylko sesyjnych. Trenerów niekoniecznie personalnych. Realizatorów nie tylko dźwiękowych. Coachów nie zawsze wokalnych. Artystów. Kompozytorów. Autorów. Producentów. Wokalistów. Muzyków. Muzyków już było, Grzesiu. A, no tak. I wielu innych. Pokażemy Wam świat produkcji z zupełnie innej strony. Pokażemy Wam nasz świat na setkę. Bądźcie z nami już w najbliższą środę. Startujemy o 20. Na dzisiejszy odcinek zapraszają mecenasi APS, Universal Audio. Patronat medialny nad Na Setkę sprawuje portal muzyczny uptown.pl. Kling! Dobry wieczór! Dobry wieczór, cześć, cześć! Ja mam taką wtopę za każdym razem, bo jak kończy się nasza czołówka, ja biorę oddech, patrzę się w kamerę, po czym są mecenasi. No bo mamy jeszcze mecenasów. No. Witamy Was bardzo serdecznie, wybija godzina 20. W związku z tym zaczynamy kolejny odcinek Na Setki. Bardzo miło, że jesteście dzisiaj z nami. Od razu na początku chcę Wam powiedzieć tylko jedną rzecz, bo już widzę, że Mikołaj się tutaj zaczął tłumaczyć, ale on coś pogrzebał w ustawieniach YouTube'a i teraz można komentować tylko, jeżeli jest się naszym subskrybentem. Więc po prostu zasubskrybujcie ten kanał i wtedy będziecie mogli zadawać pytania naszemu gościowi, komentować. Ale jak nie chcecie zadawać pytań, też możecie zasubskrybować, oczywiście. Tak, to zawsze nam dobrze robi. Bardzo się cieszę, że już wyzdrowiałeś, Chris. Bardzo tęskniłem za tobą. Ja też bardzo dziękuję za wszelkie życzenia powrotu do zdrowia, które otrzymałem od was. Oczywiście oglądałem trochę odcinka, na tyle, ile mogłem poprzedniego. Bardzo fajnie było. No ale już teraz jestem z powrotem i chyba póki co odpukać, nic mnie nie złapie przez najbliższe parę miesięcy. No dobrze, mamy dzisiaj kolejnego super gościa, jak zwykle tego czasu będzie mało, więc to ogłoszenie parafialne tak raz. Kochani, oczywiście możecie nas wspierać na Patronite. Chris, dwa słowa o Patronite. Tak, Patronite jest to platforma, na którą możecie wejść poprzez wchodzenie na patronite.pl/na setkę. Tam możecie sobie wesprzeć nas sumkami mniejszymi, większymi, natomiast od pewnego stopnia, tak, Grzesiu, może daje to Wam dostęp do naszej grupy nasetkowej VIP, ponieważ są dwie grupy dyskusyjne na Facebooku. Jedna jest po prostu Na Setkę, a druga jest VIP. I na VIP-ie dodatkowo macie wszystkich naszych gości, plus tych, którzy się pojawią oczywiście po każdym nowym odcinku. No i jest to bardzo fajne miejsce, ponieważ tam też dostajecie materiały przedpremierowo, zanim wszyscy inni je dostaną. Plus parę innych rzeczy. Wymyślamy cały czas, co tam robić. A Grzesiu, zdaje się, że zdecydowałeś się i ja się do tego dołączę, aby co wtorek od stycznia tak tam bywać o 20, tak? Tak jest. Wracamy z naszymi spotkaniami na VIP-rupie. Tym razem co dwa tygodnie, no wiadomo, że nie wszyscy mamy czas na to, ale od nowego roku będziemy z tym startowali. Co tam mamy dalej? A, oczywiście dla niecierpliwych naszych miłośników, naszych kubków, dzisiaj będzie znowu możliwość wygrania. Tak. Nasz gość przygotował już pytanie. Tak. Więc będziecie mogli wygrać dzisiaj kubek, odpowiadając na nie. Pierwsza dobra odpowiedź oczywiście wygrywa. Chris natychmiast biegnie w kapciach do najbliższego paczkomatu 60 km i wysyła wam ten kubek. Oczywiście zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli wam się podoba, to zrobimy. Łapka w górę, będziecie dostawali powiadomienia, dzwoneczek i tak dalej. Tak. Zapraszamy oczywiście na naszą stronę na Facebooku, do grupy, co już też było. Znajdziecie ale nie było jeszcze dekalogu. To poczekaj, zaraz dojdę do tego. Jak się wyzdrowiał i mu się spieszy. No. Tak. Instagram jeszcze jest, też nas znajdziecie na Instagramie, też się nazywamy tam Na Setkę i na naszej stronie nasetkę.pl, gdzie będziecie mogli pobrać teraz, możesz powiedzieć co?
Dekalog producenta, moi drodzy, czyli tak. 10 przykazań regulujących proces powstawania utworów muzycznych, tudzież na Chrisbooku? Ktoś powiedział? O matko. Mamy też takiego jak Chrisbook. Tak. I no, bardzo fajna rzecz i chcielibyśmy też wiedzieć, jak wy to odbieracie, więc dawajcie w ogóle znać, jak odbieracie program i wrzucajcie też swoje sugestie co do dalszych gości na przykład, albo tego, co byśmy mogli poprawić. Jeżeli tak. Czasami Grzesiu powie coś nie tak, to trzeba mu to powiedzieć, no bo wiesz, on się też uczy, nie? No. Tak, no ja się cały czas uczę, ja się uczę jak czytam, ja się uczę jak jadę w pociągu, ja się cały czas uczę. A propos nauki, to Grzesiu, słuchajcie, mi powiedział dzisiaj, że melodia sławnego hitu pana kompozytora, z którym będziemy mieli przyjemność dzisiaj rozmawiać, to była jedna z pierwszych rzeczy, którą zagrał na swoim pierwszym syntezatorze. Bodajże mówiłeś, to był Technics miał syntezatory, aż się wierzy. No to nie był syntezator, to był keyboard, mój drogi. To jest w ogóle zamieszłe czasy. Natomiast tak, to był jeden z dwóch tematów. Pierwszy właśnie był Ucieczka z tropiku, kiedy się tego nauczyłem grać, a drugi to był Axel Foley, temat z filmu, również elektroniczny. Tak było. Słuchajcie, no też tak gadamy, a w sumie gość nam zniknął z anteny, zauważyłem, że go nie ma, więc to znaczy, no mamy nadzieję, że go nie przysypało śniegiem tam gdzie jest. I że internet wróci, a tymczasem będziemy musieli po prostu, Grzesiu, zrobić to sami. Tak, no to poradzimy. Chris, jak u ciebie z obsługą syntezatorów, bo dzisiaj to będzie naszym głównym tematem rozmowy. No więc powiem ci, że chyba dobrze, że nie ma Marka w tej chwili. A, już wrócił, to na szczęście. Nie będę mówił, jak ja to robię, bo bym został spalony. Nie, powiedz, bo to może być ciekawe przeżycie. No, muszę przyznać, mam nadzieję, Marku, że mi wybaczysz, ale no robię to, że tak powiem, na wtyczkach. No, głównie Arturia i takie rzeczy, więc no, tyle w temacie. Ale mam gałki i nimi kręcę. Więc ale właśnie nie. Dzięki temu wiesz, jak dostaniesz prawdziwy syntezator, będziesz wiedział, która gałka jest do czego. I to tak jest, tak. Bardzo rozwojowe, uważam. Tak. Dobrze, widzę kątem oka, że nasz gość już wrócił, więc pozwolę sobie go zapowiedzieć, żeby nie przedłużać. Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich kompozytorów muzyki elektronicznej w Polsce. Jego kompozycje wywodzą się z najlepszych standardów muzyki klasycznej i romantycznej. Największą popularność na rynku muzycznym zdobył dzięki albumowi Ogród Króla Świtu i teledyskowi Ucieczka z tropiku, który został wybrany przez telewidzów jako najlepszy klip 1984 roku. W 2018 otrzymał srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis, nadany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Tyle słowem wstępu. Marek Biliński, zapraszamy serdecznie do nas. No i tyle go widzieliśmy. Mamy tak. Ciemne okienko. Chyba Marek nie. Usłyszał moją gadkę na temat syntezatorów emulujących się samych przez Arturię i zdecydował, że nie będzie z nami rozmawiał dzisiaj. Mamy problemy techniczne, a konkretnie Marek, zdaje się, że tam, gdzie jest problem z internetem. A jak wiecie, program nasz jest internetowy i jest na setkę, czyli na żywo, więc takie rzeczy się mogą zdarzyć i właśnie się zdarzyły. Więc w międzyczasie ja zapytam was wszystkich, kto jest pierwszy raz jedyneczka, kto jest stałym klientem dwójka. Może być? Pewnie. A trójka to jest ten, co jest... A trzeci to była opcja, czy? Nie wiem, ale wymyśl szybko jakąś. A, jedynka, pierwszy raz, widzimy. Tak, super. Witamy w takim razie serdecznie na kanale. Przypominamy, a trójka, to patrz, ktoś pisał trzy, no, ale nie wiemy, co to jest trzy, więc teraz będzie to jakoś dopisać. To znaczy, że on jest pierwszy raz systematycznie. A, trzy to jest systematycznie? Systematycznie pierwszy raz, tak. Pierwszy. Możemy tak to mówić. O, widzisz, trójka patroni, świetnie, bardzo się cieszymy.
Że do nas wracacie. Jest nawet 666, super. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie wszystkich i czekamy na Marka. A w międzyczasie co? No, Grzesiu, no pytałeś się mnie, a ty co? Masz dużo syntezatorów? Wiem, że masz i że one się przewijają tobie przez ręce. To co teraz na przykład? Co używasz na co dzień? Wiesz co? Ja no, faktycznie tych syntezatorów trochę się przewinęło przez moje ręce, natomiast ja niestety mam taką zasadę, niestety albo na szczęście, że nie kolekcjonuję tego typu instrumentów. To znaczy one nagrywają parę dźwięków, realizują się na paru płytach i idą po prostu do ludzi i szukamy następnych sandów. Mhm. I faktycznie przewinęły się Mugi u mnie, przewinęły się Rolandy, JD, parę tych syntków było. W tej chwili został JD8000, taki jest chyba. Okay. Niebieski taki. O, mamy pozdrowienia z Wejherowa dla Krisa i Grzesia. To ja jestem w sumie po sąsiedzku, a Grzesiu trochę dalej. Dziękujemy pięknie. No, także tych syntezatorów tak, natomiast ta sztuka faktycznie kręcenia gałkami nie jest taka prosta, jak się okazuje. No właśnie, kręcisz? Czasami tak, natomiast przyznaję, nie zagłębiam się nie, aż tak, tak bardzo. Może no ja też... Syntezatory modularne są taką magią, że tam naprawdę trzeba, no, trzeba dużo czasu poświęcić, nauczyć się, w którą dziurkę wetknąć kijek, żeby było dobrze. Żeby to zadziałało, tak. No ja przyznam się, że Arturia mi bardzo pomaga, dlatego że mam tu obok siebie Keylaba, który automatycznie przypisuje te najważniejsze wiesz, funkcje w danym syntezatorze do gałek i do sliderów i po prostu za pomocą tego sobie tam grzebie i to dla mnie jest super, nie? Że przy każdej maszynie jest coś, co mogę od razu zrobić, nie szukając po menu i chyba ta taktylność jest ważna w przypadku grania na syntezatorach, żeby od razu móc coś z tym zrobić innego niż po prostu statyczny preset, nie? Mhm. No ale też pamiętaj, że te syntezatory teraz już się dosyć mocno zmieniły, no przecież pierwsze te Mugi, mini Mugi, to wiesz, niby okrojone, ale tam wiesz, no nie było efektów prawie w ogóle. Tak. Trzeba było zewnętrzne rewerby, zewnętrzne chorusy, tak. Delaye i tak dalej. Wszystko masz, nie? A tutaj masz w tej chwili wszystko, no. Tak, Arturia ma cały zestaw efektów, które możesz włączać lub wyłączać. A powiedz mi, jak się w takim razie, jak podchodzisz do sytuacji typu Omnisphere, wiesz, syntezatory bardziej nowoczesne takie, czy... No, wiesz co, tak. ja lubię szybką pracę. Ja lubię szybką pracę, więc nie, absolutnie nie uciekam od wtyczek, nawet je lubię. Mhm. W niektórych wypadkach. Oczywiście są takie, które działają dopiero, grają dopiero po pewnej ingerencji w nie, ale są takie właśnie, jak chociażby Omnisphere, gdzie wkładasz jedną barwę i już druga się nie zmieści, bo to jest tak szerokie, tak tłuste, że jest po prostu pełno, nie? Także ja absolutnie nie uciekam, ale jeżeli mogę tylko, to i mam czas na to, to wolę się pobawić w analogu. To jednak brzmi inaczej. No, tak. Ja ostatnio wczoraj włączyłem Arturię i zacząłem przechodzić, oni mają coś takiego jak Analog Lab, w którym możesz przechodzić przez różne presety, za którymi zawsze stoi jakiś synt i to często są inne synty, przechodzisz przez jakby syntezatory i po prostu grałem na nim, bez żadnego, wiesz, bez idei i okazało się, że to jest bardzo fajne i to jest coś, co robiłem, jak byłem młody, że po prostu się grało i czasami barwy nawet inspirowały do jakiegoś utworu, nie? Hmm. Adrian pyta JD800 czy JP8000? JD800. JD800. Tak, on tak długo stoi w skrzyni, że aż zapomniałem, jaki on ma symbol. Nigdy się do tego nie przywiązywałem. Mamy dźwięk, że wrócił Marek. Tak, jest. Pojawił się. Czekaj. Zobaczmy, czy będziemy mogli go wrzucić. Widzimy na razie. O, jest. Marku, cześć. Słyszymy się, widzimy się. No, zaraz zobaczymy. Halo? No takie, nic nie słychać. A, to my ciebie słyszymy. My ciebie słyszymy. Po prostu... Może to jest kwestia... Może to daleko cywilizacji. Może to jest kwestia też słuchawek, może one... Ale nie, no widzę, że tu przerywa po prostu już internet. Tak, jest ewidentnie problem z połączeniem. Tak. Niestety nie jesteśmy w stanie pomóc. Temu teraz zaradzić Markowi, i pomóc. Tak. Tak. No, mamy nadzieję tylko, że Marek odzyska połączenie. Tak.
Czy powiedz mi, bo ja zawsze fascynowało mnie to, że w czasach syntezatorów analogowych, czyli produkcji na przykład takich płyt jak Michael Jackson, Thriller, Bad, Bruce Sweden, który produkował te płyty, w sensie nagrywał, reampował, słuchaj, wszystkie synty, a przecież to były te oryginalne synty analogowe, reampował je przez głośniki studyjne, mikrofonami. Tak, podobno tak. Podobno fantastyczna tak. sprawa, powiem ci. I tak naprawdę mi się wydaje, ja robię coś takiego, że czasami przepuszczam moje synty przez wzmacniacz mojego Rhodesa Suitcase'a i to jest jakby od razu, wiesz, od razu droga do dobrego dźwięku. Jakby jeden duży wzmacniacz i dwa mikrofony, najlepiej wstęgowe, i naprawdę to gra, więc te synty po prostu, wydaje mi się, te synty wirtualne nabierają dużo takiej wielkiej pełności, takiego życia jakiegoś dodatkowego, którego być może ludzie nie słyszą w presetach tak po prostu, nie na linii. Może tak być? Halo, no coś... O, słyszymy cię. Słyszymy echo. Ale widzisz, jest fatalna. Jakoś jest fatalna. Nie wiem, no dobrze, ale czy ty nas... No nie, raczej czytam z ust. Czy ty nas słyszysz, to przeczytałem z ust. Okej. Okay. Sorry, kurczę, za daleko jestem cywilizacji. Ale dobrze, wiesz co, jak mówisz, to my cię słyszymy. Jest nic z tego nie będzie. Chyba. Po prostu możecie mi napisać najwyżej pytania, okay. A ja będę rozmawiał, bo no tak, po prostu słychać. Przeszedłem w ogóle na laptopa. Nie wiem. O, okej. Okay. Tak, ewidentnie tutaj. Trochę wokoderowe wejście, no tak. No niestety nic na to nie poradzimy. Zastanawiam się, jak temu zaradzić teraz, ale nie mamy za bardzo opcji. Tak. Marek, możemy tylko was, tak, możemy tylko was zabawiać samymi sobą, co mieliśmy w sumie trochę. Marek niestety jest podobnie jak ty zresztą na wsi. Tak, tak, tylko ja mam szczęście, że mam światłowód, a u niego tego nie ma. Ty masz światłowód, dlatego masz jasne, u niego jest, widzisz, przyciemnione trochę światło, więc może to też dlatego. Tak. Posłuchamy. My używamy oczywiście syntezatorów, bo o nich teraz rozmawiamy, natomiast na pewno nie w takiej stylistyce, ani w takim wymiarze i z taką wiedzą, jaką ma Marek. Więc dobrze. Zrobimy tak. Chris, potrzebuję, wykonam telefon do Marka, bo może koniecznie się uda z nim porozumieć, więc teraz ty zabawiaj, ja na moment do was wracam. Dobrze. A patrz, tutaj ktoś proponuje, kurde, chyba wóz transmisyjny na setkę dostanie dyspozycję wyjazdu. To jest całkiem słuszny pomysł, słuchajcie, bo my przecież jeździmy już do studiów nagraniowych i tam robimy nasze nagrania z wizytą w studiu. To być może po prostu powinniśmy wymyślić taki pakiet, gdzie jest i mikrofon, i słuchawki, i laptop, i modem z 4 kartami GSM, który zapewnia bardzo dobrą łączność nawet w złych warunkach, i wysyłać to do gościa po prostu paczką na czas wywiadu. A, czy możesz wrzucić pana Marka przez telefon? No zobaczymy. Witamy serdecznie tych, którzy w tej chwili do nas doszli, i od razu mówię z góry, że zabawiam was sam, bo Grzesia nie ma, który dzwoni w tej chwili do Marka, żeby rozwiązać ewentualnie ten problem techniczny. O! I wrzuciłeś, a ja ciebie teraz nie słyszę. Teraz nie możesz mnie słyszeć, teraz będziesz mnie słyszał. Dobrze, Marek, zrobiliśmy w takim razie, tak, zrobiliśmy połączenie telefoniczne, jestem z Markiem połączony. Telefonicznie. Teraz coś złapało. O, a teraz ruszyło? Jest duże opóźnienie, to prawda? To znaczy, będziemy musieli zdecydować, co robimy. Albo w jedną, albo w drugą, bo inaczej będziemy... Dobrze, Marku, zrobimy to połączeniem telefonicznym. W takim razie rozłączymy kamerę. Zostaw kamerę, ale niech Marek wyłączy mikrofon. Słyszę was tylko na tym, w telefonie. O, albo tak.
To jest okej. Zostawmy wideo tak jak jest, a ty będziesz zadawał pytania w takim razie. A dźwięk w takim razie pójdzie nam z telefonu. Dobrze, Marku, czy ty nas słyszysz? Słyszę. Dobrze. Czy my słyszymy Marka? Proszę, dajcie nam znać na czacie, czy jest wszystko okej. No. To jest jakieś rozwiązanie, bo znowu nie obrazki. No, ale ja nie muszę mieć obrazki. Mam, przecież rozmawiamy o muzyce. My ci powiedz, że widzimy Marka, bo on mnie nie słyszy chyba. Tak, my Marka widzimy. Aha. Tak, więc mamy twój obraz i mamy cię dźwięk z telefonu. Partyzantka jak nigdy, ale jest. No. Mamy cię. Super, mamy. Brawo. Dobrze, Chris, zapraszam cię do rozmowy zatem. Dawaj pierwsze pytanie. Dobrze. Nie, wiesz co, ale nie wiem, czy tym razem nie będzie lepiej, jak ty to zrobisz, bo ty masz telefon. Dobrze. To ty zaczynaj. Dobrze. Marku, przeczytałem, przygotowując się dzisiaj do naszej rozmowy, że skończyłeś Akademię Muzyczną w Poznaniu na kontrabasie. Tak. Trochę dobra. Daleko do syntezatorów. Opowiedz, jak to się zaczęło, bo bardzo mnie to zaciekawiło. Skąd kontrabas i skąd potem syntezatory? Ciekawość świata, o, tak bym powiedział. Ciekawość świata dźwięku. Okay. Tak, były to, no, poznałem niskie częstotliwości, chciałem poznać resztę świata, a i tak zacząłem z edukacji na skrzypcach i fortepianie, bo fortepian to miałem od podstawowej szkoły, więc to był zawsze jakby. Były skrzypce, a potem w siódmej klasie chyba szkoły podstawowej przyszedłem na kontrabas. Po prostu w szkole orkiestry, w szkole i orkiestrze takiej symfonicznej, no młodzieżowa, ale symfoniczna orkiestra, brakowało kontrabasistów, a ja trochę byłem taki dosyć nie za mały. Jeszcze jeden mój kolega też, basista, który był pianistą i nas wyznaczyli, wy dwaj macie się uczyć kontrabasy. No i tak się zdarzyło, no, że ja po prostu poszedłem na ten kontrabas. Na początku bardzo strasznie nie chciałem, bo co wiadomo, dziecko no to przeżywa każdą taką zmianę, tu się do skrzypu przywiązałem. Ale potem mi się ten kontrabas strasznie spodobał, bo po prostu skrzypków było powiedzmy 20, a kontrabasistów było dwóch. Mhm. No, więc to była duża przewaga. I w związku z tym jakoś pomyślałem sobie, to jest bardzo w porządku instrument. Zostałem na tym instrumencie. No potem oczywiście gitara basowa, potem lata studenckie, to tam się grało i na gitarze basowej i na fortepianie, gdzie tam trzeba było. No, no i syntezatory przyszły po prostu same z siebie. W sensie takim, że po prostu pojawiły się i na świecie, i pojawiły się w naszej muzyce również. Okay. W związku z tym też zdecydowałem i postanowiłem, że też będę próbował w tym kierunku. Okej, okay. I pierwszym syntezatorem był? Proszę pana, pierwszym syntezatorem był Davoli Synth, włoski instrument Davoli Synth. Wtedy się cały zespół na to składał, żeby ja mógł kupić. Akurat się udało, że byłem w Belgii na takich jakichś koncertach. Jako student jeździłem, gdzie się dało, grałem, gdzie się dało. I po prostu tam właśnie kupiłem pierwszy instrument Davoli Synth. Dokładnie taki sam, jak miał Józef Skrzek w SBB oczywiście, w 75 roku chyba to było. Przyjechał do Filharmonii Poznańskiej, do Auli Uniwersyteckiej im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, bo tam mieściła się siedziba Filharmonii Poznańskiej i tam zagrał koncert, no i koniec świata było. Jak ja to usłyszałem, to zwariowałem. A wcześniej zwariowałem na punkcie Minimuga, ale on był jeszcze wtedy nieosiągalny, bo usłyszałem, jak Czesław Niemen grał w klubie Nurt na ulicy Dożynkowej w Poznaniu. Kto jest z Poznania, to wie. I tam zagrał w kinie Kosmos, chyba się nazywało. To tak, kino? Było takie kino. Duże. Było, było. Tak? O, Poznania też? Poznania? No ja jak? My obaj ja też. Obaj z Chrisem Poznań. Nie, bo ja z kolei ja się urodziłem w Szczecinie, ale dzieciństwo, no i te pierwsze 30 lat spędziłem w Poznaniu. No ale to wiesz, ze Szczecina do Poznania to żabiskok jest przecież. Tak jest. Ja tylko się urodziłem niestety w Szczecinie. Czasami ubolewam na tym, ale tak się stało. I zaraz wyjechała moja cała rodzina do Poznania i tam się już osiadła na te 30 lat. No,
No i to tak było, że po prostu te instrumenty za ładne. No, fajnie to było, bo Czesław Niemen wyszedł na scenę jeszcze przed koncertem, nie? Ja oczywiście magnetofon Grundy kasetowy nastawiony już do startu, że jak tylko on zacznie grać, no to ja go włączam i nagrywam cały koncert, nie? Aha. No i on zaczął stroić Minimuga. No jak zaczął stroić Minimuga, skończył stroić. On wychodzi ze sceny, a wszyscy brawa Minimuklaski. No to tak był, tak dziwne dźwięki, no... No, że po prostu, kurczę, on już gra, no, ja niesamowity. Wystarczyło, że zaczął swoim instrument, każdy myślał, że to już to jest to. No, ale rzeczywiście, no, dźwięki były fantastyczne i mnie zaczarowały na całe życie po prostu. No i pięknie, no i dzięki temu mamy takie piękne kompozycje twoje. Chris, dawaj, bo jednak cię słyszymy. A, słyszycie mnie, dobrze. No, ja w ogóle chciałem powiedzieć, że Szczecin przecież taki ładny, a z drugiej strony wspaniała reklama dla Poznania, więc bardzo dziękujemy. Marku, moje pytanie w takim razie będzie, oprócz tego, że w ogóle chciałem przypomnieć, że Grzesiu grał twoje melodie na swoim pierwszym syntezatorze, co opowiedzieliśmy już raz, ale tobie nie mówiliśmy. Na keyboardzie, nie Grzesiu. Na keyboardzie, przepraszam. Tak. Rozumiem, że ty jesteś z tej opcji, co Sławek Głosowski, czyli wszystko na syntach analogowo wbijasz, rozumiem to na żywo jakby z ręki, z łapy, czy używasz sekwencerów? Słuchaj, no nie, no oczywiście, że ja mam sekwencję, no mam DAW-a, no muszę mieć DAW-a, no bo... No tak, 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 to DAW to rozumiem. A czy wy mnie widzicie? Bo ja nie wiem, czy... Nie widzimy, nie. Słyszymy cię tylko. Słyszymy, aha, tak. Dobra, okej. Okay. Ja mam już Try Again, który już nazywa Something Wrong, więc nie wiadomo, co chodzi. Okej, okay. No więc no, sytuacja wygląda tak, że wszystko nagrywam na tego mojego DAW-a. Mam taką stację... Ona się nazywa Digital Performer, to jest firmy Motu, to jest amerykańska. Znam, tak. 20 parę lat używałem. A ja to, no to ja już 30, bo ja od 90 chyba pierwszego roku używam. No i przegrałeś, widzisz. No więc i wtedy to poznałem, to mi się bardzo spodobało. I na tym siedzę do tej pory. Tam są bardzo ciekawe banki brzmi, oni mają swoje, ale ja po prostu, ale ich amerykańska specyfika mi pasuje, po prostu, no. Mhm. I ja przy tym zostałem, do tej pory mam 10, już wyszła 11, ale w zasadzie siedzę na tej 10, już nie wiem, 2 czy 3 rok, ale w razie muszę to aktualizować, to wszystko idzie dobrze. No i co? Oczywiście, że z ręki nagrywam te partie, które są na minimum, to z ręki nagrywam. To, co można nagrać przez MIDI, to nagrywam przez MIDI, no bo na przykład D50 jest MIDI. Mhm. Jest to cyfrowy już instrument, ale Minimoog, Voyager, to w zasadzie o tym mam jeszcze Roland SH-101, to też taka świetna zabawka, ale bardzo dobry instrument. No, zadziwiająco lekki, bardzo pomysłowy, Roland myśli coś takiego kiedyś. Micromoog, to są wszystko analogi, no i tu trzeba grać po prostu z ręki, no i już. Zresztą z ręki to jest większy feeling mimo wszystko. No, tak. Kwantyzacja zabija muzykę. No zabija wszystko i MIDI tak samo jest takie, że nie zawsze wyłapie to wszystko, no po prostu jak trzeba. Chociaż ja mam tam taktowanie tego zegara czterokrotne jakby. Mhm. Ale to już jest w tysiącach to już idzie na trzyjecznicę. O, coś takiego. To jednak zawsze ten większy jest ten feeling, no. No ale w sumie korzystam z analogów, no i częściowo też z cyfry, no tak to mogę powiedzieć. Ale jednak jest przewaga analoga, bo to jednak jest takie ciepłe brzmienie. No te brzmienia, no przyzwyczajamy się do nich, no i na nich po prostu pracujemy. Mm. A jak używasz w ogóle jakichkolwiek wirtualnych brzmień w swoich produkcjach, czy tylko używasz instrumentów zewnętrznych? No bębny. Na bębnach to w zasadzie jestem najbardziej tutaj cyfrowo rozwinięty, bo mam tego Sonixa. Dobrze mówię? Chyba tak. Mm. To taki właśnie Pershing się nazywa facet. Amerykanin. No, to nie znamy. Ale wtyczka? Mówimy o wtyczce, no, tak? Tak, o wtyczce mówimy. Slate? No na pewno znacie. Dobrze, a nazwa mi nic nie mówi. Jeszcze raz powtórz nazwę? O, to jest Stylus RMX. Stylus RMX, to tak. O Jezu.
To codziennie używam, praktycznie. No to. No i tam mam te ekspandery, mam dużo takich tych bibliotek, tych brzmień i coś tam zawsze wiele z tego modyfikuję, poprawiam, ale jakby ostatnio na tym się jakby osadziłem. No ale a początki były TR-808 do Landa, no to jest oczywiste. Tak. No tak. TR-808, potem było M8R, Rolanda, kolejna taka następna sprawa. Czyli bitmaszyny same. Analogowa, taka bitmaszyna, znaczy bitmaszyna, no tak. Już w znaku taka. Tak. No i potem jakoś tak się udało. Ach, jeszcze było RX-11 i RX-5. RX-5 znam do teraz. RX-5. RX-5 to jest Yamaha, nie? Yamaha RX-5. Mhm. No to jest to prawda, to jest cyfra, no ale taka śmieszna, no po prostu. No i w końcu wylądowałem na tym właśnie RMX-ie, no po prostu. Mhm. Okej, okay. Opowiedz proszę, jak wyglądała, bo zastanawiam się, jak wygląda proces taki produkcji takiej płyty całej. De facto, bo no w tej chwili jest tak, że albo się to robi w domu, albo się idzie do studia, bierze się miksera, aranżuje się wszystko, kombinuje, dogrywa. Podobnie jest w muzyce elektronicznej, czy to powstaje trochę w inny sposób? Mi się wydaje, że podobnie. Każdy uczy inaczej powstaje. Ja nie mam jakiejś recepty na to, jak, ale robię to wszystko. No. Najbardziej to by się mi to kojarzyło z malarstwem i z malarzem, który stoi przed płótnem, przed sztalugą, ma paletę barw, ma pędzle i raz zacznie tym pędzlem, raz tym. Nie ma tam, że o, dzisiaj to ja robię tylko białym kolorem. No nie ma tak, tylko bierze kolory, które mu tam odpowiadają. I maluje to, co akurat, nie wiem, ma czy natchnienie, czy ma wenę, czy po prostu ma ochotę. No. I u mnie jest podobnie, no, że niektóre utwory powstają z groove'u, że niektóre z basy, z bębnów, z melodii, z harmonii. Tak. Tylko nie mam recepty na to, okay, jak to robię, okay, ale po prostu to się wszystko tak do kupy składa, jak dobre wino, które tam naciąga i w końcu następuje destylacja, czyli miksowanie, prawda? Bardzo, poczekaj, zapisuję, miksowanie, destylacja, a chciałem o to zapytać właśnie, bo czy ty wysyłasz swoje projekty do miksu komuś, czy sam miksujesz? Sam miksuję. No i destyluję sam. Pędzę od początku do końca sam. Ale już do picia zapraszasz na imprezę, rozumiem. O nie, to już tak. Ale to mi się strasznie podoba, destylacja. No, u mnie to strasznie długo trwa, bo ja muszę mieć parę dni zawsze przerwy. Jak coś zmiksuję, to 2-3 dni przerwy i dopiero słucham, czy mi się podoba, czy nie. Mhm. Bo słuch jest tak subiektywny i tak zawodzi, my o tym nie wiemy, ale to jest najsłabszy element całego tego łańcucha muzycznego, tak. To jest nasz słuch, nasza percepcja, która jest zależna od pogody, od wilgotności, od wszystkiego, od głośników, no od wszystkiego. Po prostu od całego wszechświata zależy, jak my w danym dniu słyszymy muzykę. Czy tak? I ja mam tak zaskakujące czasami odkrycia, że jestem przekonany, że to już jest super, już lepiej nie można. Lepiej nie można. A 2 dni później się okazuje, że jednak można. Kurczę, słucham i jasne. No, jak ja mogę tak to zrobić? To prawda, ja też nie wiem, Grzesiu chyba tylko mam wrażenie, jak produkuje, to po prostu wychodzi płyta i on jest zadowolony, jest wszystko super, bo on ma taką kontrolę nad tym, ale ja mam podobnie jak ty, Marku, że po prostu lepiej po prostu w końcu muszę przestać, bo inaczej bym to poprawiał. Ale to właśnie chodzi o to, ja dlatego też szanuję tych kolegów wszystkich, którzy miksują w 6 godzin, bo oni stawiają sobie, że 6-8 godzin jest koniec miksu. Koniec, dziękuję, następny dzień maźnięcie pędzlem, jak to mówi kolega, i koniec. Ale nie, no to jest racja, to się wszystko zgadza. I ja też tak staram się pracować 6-8 godzin, ale potem robię 2 dni przerwy, nie?
a nie zamykam, bo co nie zrobię następny, bo bym nie wytrzymał, bo no tak, ale... psychicznie, bo bym musiał wrócić do niego porównać. A dla mnie najgorsza rzecz, jaka jest, to jak już robię ten miks, to potem jeszcze jest ten mastering nieszczęsny, prawda? Ale oddajesz na mastering, czy sam robisz też? Nie, robię sam, wszystko robię sam, niestety, no. No, tak mówię, bo to jest straszna męka dla mnie. Bo ja robię tak ten mastering, że ja biorę ostatnie najlepsze nagrania światowe, jakie są, jakie się pojawiły. Mm-hmm. I zaczynam porównywać. I tak długo porównuję, aż się zbliżę do tego światowego poziomu po prostu. Mm-hmm. Tak długo to robię, nie? Dlatego robię bardzo długo. No. Ale jak mówisz o referencjach, bo o tym mówisz, to jakiego typu referencje? W muzyce elektronicznej właśnie, czy w ogóle szeroką gamę bierzesz? To zależy, jaki utwór robię. Jak robię utwór ze strukturą symfoniczną, to słucham utworów symfonicznych. Okay. Jak robię utwór bitowy z ostrym bitem, to słucham bitu, metalu, rocka, kurczę, elektronicznego rocka. No, dokładnie tak. Jak robię coś, w zależności w jakim robię stylu, jest akurat utwór. Chociaż to wszystko są utwory, oczywiście instrumentalne, elektroniczne moje, ale każdy utwór jest jakby inną opowieścią. Jedna jest opowieść symfoniczna, druga jest rockowa, czy to jest metalowa, czy to jest jeszcze popowa, no i mniej popu, ale wiadomo, o co chodzi. Tak. Coś takiego. I wtedy słucham. No. I biorę albo Yellow biorę, albo biorę, nie wiem, kurczę, Metallicę, albo biorę jakąś symfoniczną, bardzo dobrze nagraną muzykę, albo biorę muzykę filmową, jakiegoś tam Williamsa. To jest wszystko topowe nagrania, prawda? Mm. Wysokobudżetowe. O, to muszą być wysokobudżetowe, nie tam kurczę na laptopie w Atari, tylko po prostu to muszą być wysoko, po milion dolarów nagranie i wtedy, wtedy wiem, że to jest ten... I teraz tak, jak zrobię lepiej od nich, to znaczy, że będzie przejaskrawione, przewalone. To musi być dokładnie takie, jak oni to robią, to wtedy się mieści we wszystkich kanonach na świecie. Ciekawe. A jak zrobię za dobrze, no to jest kilka. To po prostu będzie przejaskrawione, przesterowane, napompowane za mocno. To musi być takie, jak jest. Po prostu wyprodukowane przez światowe produkty. Ponieważ ja nie dysponuję studiem za kilka milionów dolarów, to ja robię sobie taki skrót, że zamiast iść do takiego studia, to po prostu słucham tej muzyki i staram się jak najbardziej do niej zbliżyć. A ponieważ mam czas, bo muzyka to jest mój sens życia, w związku z tym przyjdę tak długo, aż stwierdzę, dobra, okej, zostawiam. Więc właśnie masz ten komfort, że cię nikt nie pogania, że nikt cię nie pospiesza, tak. Nie? No, w pewnym sensie, chociaż menadżer to wiadomo, Marek kończy płytę, nie? Ale jest coś takiego, że rzeczywiście mogę siedzieć, mogę spać tą muzyką, ona mi się w nocy śni, wstaję rano, mówię, kurczę, nie, tam już źle, to trzeba tak zrobić, to tak. Jak ja jestem w 100% pewien, że już więcej się nic nie da zrobić, albo nic bardziej zepsuć, no to wtedy kończę. Dobra, dźwięki się nie powiem. Nawet są takie nagrania, że robię następny dzień, powiedzmy, lepsze. Potem słucham po tygodniu wszystkie, okazuje się, że to, co zrobiłem 3 dni wcześniej, jest lepsze od tego, co robiłem później, to się cofam po prostu i zostaje to jakby no, najlepsze. No. Słuchajcie, mamy tu pierwsze pytanie. Chciałem tylko przypomnieć wam, żebyście zadawali te pytania, bo oczywiście my mamy ich pełno, ale to też jest program dla was i jesteście tu live z nami po to, żeby te pytania zadawać. Tak, widzę, że się zaczęły, ale przepraszam, że ci przerwę, tylko przypomnę wam, że mamy konkurs do rozdania kubek. A wiem, że Marek przygotował pytanie konkursowe i myślę, że to jest dobry moment, żeby teraz wpuścić pytanie konkursowe od Marka. Tak jest. Potem wy szybko na nie odpowiecie, przypomnimy wam mecenasów i jedziemy z waszymi pytaniami, które już możecie pisać. Marku, czy ty masz pytanie konkursowe dla naszych widzów? No dobrze, no. No to, czy, mam takie pytanie. Na jakim instrumencie nagrałem partię z Ucieczki z tropiku? No tą partię solową, tak zwany lead, nie wiem, teraz to się nazywa. Aha, tak, top line. Kiedyś to się mówiło temat muzyczny. Temat, no, bardzo ładnie, temat. Dobra, no i macie teraz pierwszy kto zgadnie. Pierwsza odpowiedź poprawna jest
Jest wygrywająca. Mamy już jakieś? Tak. Mógł, Cage'a, znowu Cage'a. Sorry, Cage'a, ale jeszcze twojego pierwszego kubka nie wysłałem, to wyślę dwa. Mamy odpowiedzi Mug, Mikromugi. A, Mini Mug. No, Cage'a powiedział Mini Mug, no to wygrywa, no nawet podwójnie. No to tak. Tak, jest, no to, jest to prawda, na Mugu. Dobrze, no będziesz miał dwa kubki, czyli cztery, no. Od razu wysłałeś drugi kubek. Tutaj mam jeszcze z odpowiedzi Propet 5. Propet 5 jednak nie. 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 To inni artyści grywają na profetach, ja grywam na minimugu. Tak, mamy i nawet na mugach. Rozmawialiśmy nawet z takim, który ma dwa. No właśnie. No właśnie. Tak, tak, tak. Tak, no właśnie. No to słuchaj... właśnie rozdaliśmy drugi, właśnie rozdaliśmy dzisiaj tak kubek. Jest. Gratulujemy. Tak jest. No i przypomnijmy wam zatem naszych mecenasów i jedziemy z pytaniami waszymi. Tak jest. Mecenasem dzisiejszego programu jest APS, Audio Pro Solutions. Firma tworząca profesjonalne monitory studyjne, projektowane, budowane i testowane w Polsce. Pełną ofertę APS znajdziecie na stronie www.apscompany.com. Mecenasem dzisiejszego odcinka na setkę jest firma Universal Audio, producent interfejsów z serii Apollo, pluginów UAD oraz systemu nagraniowego Luna. Więcej informacji na www.uaudio.com oraz na stronie polskiego dystrybutora pod adresem www.audiostacja.pl. No jak miło. Po reklamach. Dobrze, po reklamach. Pierwsze pytanie. Michał, Marku, jesteś gotowy? Możemy czytać? Skąd bierze pan utwory referencyjne? Czy ściągnięte z YouTube'a, czy wysokiej jakości, jak z jakichś innych miejsc? Nie, bez przesady, nie. No to biorę nagrania, albo to są płyty winylowe. No, w najgorszym wypadku płyty kompaktowe, no. Są też takie różne pliki, które są, mają 24 bity na przykład, a nie tylko 44, 1 na 16 bitów. Tak. Wynajdywać te podwyższone jakości. One mają takie swoje tam określenia, już ich nie pamiętam. W tym razie, no, żeby ta jakość była jak najlepsza. No i to jest tyle, no tak mogę to powiedzieć, a muzyka jest, wachlarz jest bardzo szeroki i to tak nie ma, że to się siedzi na nagraniach z 10 czy 20 lat, tylko to powinny być to nagrania jakby z ostatnich kilku lat, bo technika idzie ciągle idzie do przodu, to wszystko się zmienia, mody się zmieniają, inaczej tak się nagrywało 50 lat temu, inaczej teraz. Chociaż nam się ta muzyka bardzo podoba sprzed 50 lat, ale inaczej się nagrywa. To się inaczej nagrywa. Nawet moje płyty, które nagrywałem 30 lat temu, inaczej się nagrywało niż teraz. No, nie ma porównania. No. Ja nawet robiąc te masteringi, jak rozmawiałem, to był całą serię moich płyt właśnie na płytę winylową, no to po prostu musiałem jeszcze raz je masteringować. Wtedy się w ogóle nie stosowało masteringu. To było tylko takie... jakby, nie wiem, to powiem, przeczesanie utworu, no. To, co się teraz dzieje z masteringiem, no to jest w ogóle niebo a ziemia, no, przepaść, no. A oczywiście można skopać straszny utwór przez mastering, a można go ładnie uszlachetnić, no. To my wiemy. Częściej się zdarza to pierwsze. No, tak ja wiem, im głośniej, tym lepiej. Ja już te wszystkie choroby przeszedłem, tak dalej, zgadza się. Tak. No. Chris, następne pytanie tutaj. Dobry wieczór, Marku. Panie Marku, to Hambacke Cafe, nasz stały klient. Ciekaw jestem, czy zwrócił pan uwagę na pewnego rodzaju powrót do instrumentów klawiszowych w muzyce rockowej ostatnich lat. Zespoły zaczęły na nowo wykorzystywać mellotrony. No, to są bardzo oryginalne brzmienia, niepowtarzalne i po prostu to jest ta moda. W ogóle moda. Nie wiem, czy to jest moda, czy to jest po prostu wkład lat 80. w muzykę. Mówię o muzyce elektronicznej, no bo bardzo dużo się nawiązuje przez cały czas. Ja bardzo często słyszę różne motywy w nowych produkcjach sprzed lat. No, melaton jest bardzo ciężkim instrumentem. No i oczywiście
są pluginy, są sample i tak dalej. Można to wszystko do pewnego stopnia odtworzyć, ale mimo wszystko to nie będzie to, co czy ta taśma, która tam po tej głowicy szoruje w czasie realnym jako urządzenie takie no, analogowe. No, no niestety tak, nie coś w tym. Bo może ta niedoskonałość nas po prostu tutaj inspiruje, a nie to, że to jest wszystko takie idealnie czyste, to po prostu uciekamy, no bo słuch też jest analogowy. My słuchamy analogowo, nie mamy pinów w głowie i podpinamy sobie dwa kable, prawda? Lewy, prawy kanał, no bo wtedy byłaby cyfra, no już totalna. Tylko mamy po prostu co? Mamy głośniki, jak głośniki muszą wprowadzić to wiecie w brzmienie, no i mamy po prostu analogowy odsłuch nasz. Nasz odsłuch jest analogowy, prawda? Tak. Dokładnie tak. Baranowski, czy mikromugi mają rzeczywiście tak zawodne klawiatury, jak mówią? Nerwy nasze, impulsy, to też są w zasadzie. Halo, Marku, słyszysz nas? O. Halo. Chyba przestaliśmy cię słyszeć. Halo? No właśnie. O, teraz nas słyszysz? Co tu się stało? Ja może coś mi ze słuchawkami się stało. Wiesz co, weź normalnie telefon. Bo już... A teraz? Teraz cię słyszymy. Dobrze. To znaczy, no słuchawki, bo ja już mam te słuchawki parę lat i widocznie one już też swoje dostały. Okej, one się pogodują, potem przejdziemy, ale możemy dalej. Baranowski zadał pytanie, czy mikromugi mają rzeczywiście tak zawodne klawiatury, jak mówią? Przepraszam, co mają zawodne? Mikromugi, czy mają rzeczywiście tak zawodne klawiatury? W sensie awaryjności pewnie, jak rozumiem. No więc one tam mają takie gliciki tam, jakby ktoś od spodu tam taką, nie wiem, klatkę odkręcił, odsunął. Nie, no ja nie mam kłopotu z tym moim mikromugiem. On działa do tej pory. No. Czyli można to kupować śmiało? Tak. Poza tym jest taka firma, nie wiem, czy można tu reklamować, czy nie, zresztą ja nie chcę, ale mogę ją polecić jako konserwator właśnie tych instrumentów analogowych. I jakiś czas mi co robią ci panowie. Oni są w Gdańsku i po prostu chodzą mi mugi i mikromugi. Analogia.pl. Po prostu. Analogia wiele, dokładnie tak. Po prostu. Dokładnie. Jedyni chyba w ogóle w Polsce. Chyba tak. Tak jest. Robią dobrze. Nie ma problemu. Robią dobrze i słuchają na APS-ach, więc w ogóle kółko się zamyka. A, no tak. Dobrze. Next. Kolejne pytanie. Tak jest. Jak wygląda proces kompozycji? Pytanie od Tommy Lee. Jak wygląda proces kompozycji, tworzenia harmonii i doboru barw w pana utworach? No, proszę pana, to jest temat rzeka. Za każdym razem, do każdego utworu, co schodzi tak, jakbym pierwszy raz pisał utwór. O, tak powiem. Nie ma żadnej zasady. No, zresztą w ogóle w muzyce... ja słuchałem paru tutaj wywiadów z państwa tutaj w platformie. I jakoś tak mi to uszło uwagę, że nikt nie rzuci na uwagę. Zasada jest taka, że nie ma żadnych zasad. Może ktoś to powiedział z Państwa, przepraszam, nie wiem, wszystkich nie oglądałem, ale no to ja wiem, że to brzmi obrazobórczo, bo niby są zasady, ale w procesie tworzenia no to nie ma zasad. No. Jest bardzo dużo zależności, nie? Jest bardzo dużo uwarunkowań zależności i każdy indywidualnie do tego podchodzi. I tego nie można przyszladkować. Każdy musi dojść do tego sam. No niestety. To nie ma. Są pewne sytuacje takie w życiu, że nie jesteś w stanie się tego ani nauczyć, ani przeczytać, tylko musisz sam do tego dojść. No trzeba ten pierwszy krok zrobić sam, odważyć się i po prostu potem już brnąć w tym kierunku. No i tylko życzę odwagi, no bo to tylko na tym polega. No. Wyobraźnia ludzka jest jakby nieograniczona i potem ograniczają nas instrumenty, że to, co chcemy przenieść na te instrumenty, okazuje się, że ja bym chciał więcej, a instrument już więcej nie może. No więc po prostu musimy się brać tutaj za
zabawy i mocujemy się, co można zrobić, a czego nie można zrobić. Co da się zagrać, a czego się nie da zagrać, prawda? Mm-hmm. I nagrać. Więc, bo to sprzęt ogranicza. Ile razy muzyka mi brzmi w całości w głowie i potem ja mam to przenieść wszystko, wszystko, prawda, w ten komputer i się zaczyna męka po prostu. O tyle trwa proces realizacji nagrania niż kompozycji czy tworzenia, czy jak to by nazwać. W każdym razie motywy są. No. To wszystko zależy od wyobraźni, od kreatywności i pomysłowości. Mm-hmm. Okay. Najważniejsze kreatywność, bo tak samo jak się realizuje nagranie, to jeden nie wiem, artysta będzie kręcił gałkami prawo w prawo i nic mu nie wychodzi, a drugi podejdzie i zrobi dwa delikatne ruchy i jest to o co chodzi. Tak, to może się okazać, że akurat stroi instrument. Tak, właśnie. I teraz, no od czego to zależy? No od wszystkiego, od przeznaczenia, od talentu, no od wszystkiego. Więc tego się nie da ważyć, a nie zmierzyć i trzeba próbować. No. Każdy doradzę to, żeby próbował i żeby miał odwagę próbować, a nie zamykał się w jakichś schematach, typu jak on tak robi, to ja też tak robię. Nie, trzeba próbować po prostu. Jasne. Szukać. SBB, szukaj, burz, bud. To jest chyba najlepsze hasło do tego, żeby cokolwiek zbudować. To prostu. Dobrze, następne pytanie mamy. DJ NR. Wiem już, że pan Marek jest perfekcjonistą. Reedycja którego albumu zajęła najwięcej czasu? No zawsze tego ostatniego, bo już zawsze ostatniego. Nie wiem. No. Nie wiem. Czyli to się zmienia. Tak, to się zmienia, ale my już teraz pracujemy z reedycją 9, więc tak mi ciężko przypominać sobie, no, której najwięcej siedziałem, ale każdemu chyba poświęcam podobnie tyle samo czasu, jak mi się wydaje. Okej. Okay. Następne. Co tam mamy? Gdzie i kiedy będzie można zobaczyć i usłyszeć pana na żywo na koncercie? Sublokator 123 pyta. No. Hej, kiedy? Na razie jest pandemia i po prostu siedzimy jak szczury w klatkę. No, no na chwilę odblokowali, ale zdaje się, że to tak. No, akurat. Kiedy odblokowali, to akurat zagrałem w sierpniu, wrześniu, po prostu. Halo? Okej, okay, ale normalnie, w normalnych warunkach normalnie koncertujesz. Tak. No i jak koncertuję, no to są jakieś informacje na Facebookach, na tych wszystkich mediach społecznościowych, tam się coś pojawia. I wtedy mam takie przyjemne sytuacje, że ludzie przyjeżdżają z całej Polski na koncert, gdzie gram. No i jest wszystko okej. Okay. Super. Tak, gram koncerty, jak najbardziej. To jest kwestia po prostu czasu, gdy się teraz zamrzeniem, no. W takich czasach na nie winnych, bo nie trzeba jakoś przeczekać po prostu. No, mm-hmm. No tak. Jak my wszyscy. Następne, jak Krishu. A, to ja. Dobrze. S. Baranowski. Kiedy czuł pan większą swobodę twórczą? W czasach gospodarki niedoboru, czy dziś, gdy o wszystko znacznie łatwiej? No więc, to nie ma żadnego znaczenia. Jak jest człowiek młody, to po prostu świat stoi otworem. Nie ma zahamowań, nie ma tych ciosów, które dostaje przez całe życie, nie ma jakichś takich z wiekiem związanych, nie wiem jak to nazwać, nie wiem, ostrożności, jakiejś takiej uwagi. No jest szalony. Młody człowiek jest szalony. I mi o wiele łatwiej było wtedy tworzyć, niż teraz, bez względu na to, czy były instrumenty, czy nie, bo po prostu mam o wiele więcej teraz uwarunkowań. Bo nie mogę się powtórzyć, bo nie chcę. Nie mogę z kolei zrobić czegoś, co by, z czego bym się był niezadowolony, czy się wstydził, tylko dlatego, żeby zrobić to szybko. No nie mogę, no.
No i długie. A czy to nie jest przypadkiem tak, że ta wiedza, którą zdobywamy z latami pracy, w pewnym momencie zaczyna nam przeszkadzać i nas ograniczać? Zaczyna nam ciążyć, dokładnie tak. Jest coś takiego. Bo już tyle wiem, że tego nie wolno, tego nie wolno, to wolno. A tu trzeba próbować, trzeba ryzykować. Mm. A młody ryzykuje, bo nie wie. Jest za przeproszeniem głupi, ale to nas wszystkich dotyczy. To ja nie chcę nikogo ani obrażać, ale po prostu młodość taka jest. Młodość jest dlatego piękna, wspaniała, bo ona jest trochę głupia, jest szalona, jest zwariowana. No, tak to jest. Ja się do tego całkowicie przyznaję. Jak ja teraz na siebie patrzę, czy ja wyczynię, będąc młody, to po prostu tylko mogę się uśmiechnąć po prostu. Ja nie pamiętam, kto mówił takie zdanie, właśnie usłyszałem kiedyś na temat jednego pianisty, że on już tyle rzeczy wie i tyle rzeczy już zagrał, że ta wiedza mu przeszkadza w graniu. Pamiętam, że mi się to wtedy strasznie spodobało. I to faktycznie, coś w tym jest, faktycznie. Coś w tym jest. Ale żyć trzeba. Ja też myślę teraz, bo chcę... Bo te wszystkie reedycje, które teraz robię, teraz robię 9. reedycję, a 10. chcę nagrać płytę premierową. I też tak siedzę z tą płytą już od paru lat i muszę się za nią zabrać i ją zrobić. I teraz jaka ona będzie? Nie wiem, jaka będzie. DJ NR pyta od razu, czy zna pan już datę premierowego albumu? Ale myślę, nie wiem, chyba. Na menadżera go dać. Tak, menadżer to znajdzie datę i będzie koniec, a ja będę mogę pozamiatany, oczywiście. Nie, ale ja myślę, że tak z rok coś mi zejdzie. No chcę się zabrać od stycznia, tak myślę na to, że kończę teraz tą 9. płytę i zaczynam... Biorę się muszę wszystko przestawić tą moją całą pracownię na inne tory, odkurzyć. Ach, masę mam materiału takiego, który muszę sobie przypomnieć, który gdzieś tam latami zbierałem i teraz muszę to wszystko odnaleźć i zobaczyć, co się z tego nadaje do ukończenia. O, tak. A tak właśnie chciałem cię zapytać, jak tam wygląda twoja szuflada z kompozycjami, ale już odpowiedziałeś, że jest wypełniona po brzegi. No jest, tylko po prostu kwestia czasu, który potrzebny jest. Poza tym tak, trzeba znaleźć jaką konwencję, w jakim kierunku. No to jest bardzo ciekawa praca, bo to jest praca ciągle taka kreatywna, umysłowa. No i szukanie barw, to jest największa zabawa. Zresztą w ogóle proces tworzenia to jest najpiękniejszy proces. Granie koncertów. Oto są dwie rzeczy, które najlepiej lubię robić, a jakoś najmniej obecnie robię, bo nie mam czasu, bo bawię się wydawcę, teraz przez te dwa ostatnie lata wydaję, ale już kończę. Więc nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. Rzeczywiście jakoś mam nadzieję, że dotrwam do końca i wszystkie płyty wydam tak, jak chciałem. Mówiłeś o tym szukaniu barw, że to jest najtrudniejsze. Nie. Właśnie chciałem cię zapytać, tu chyba też takie pytanie gdzieś mi mignęło, może nie dokładnie takie, ale podobne. Jak to jest u ciebie? Czy ty słyszysz barwę jakąś, masz ją w głowie i próbujesz ją potem odwzorować na instrumencie, czy inspirujesz się gotowym sandem i go potem przerabiasz, przystosowujesz do danego utworu, do tego, co czujesz, że byłoby dobre? To jest bardzo bliskie pytanie. Te pytania się przenikają, te dwie jakby drogi się przenikają, z tym, że oczywiście ja mam barwę w głowie i zawsze to jest taka barwa, że instrument nie dorównuje. Tak, mam dokładnie to samo, dlatego chciałem się dowiedzieć, jak to jest, bo znalezienie tego, co się ma w głowie, jest strasznie czasochłonne. Tak jest, dokładnie tak. Ale tutaj jest bardzo ciekawe pytanie, które zahaczało o to, co ty powiedziałeś, znaczy o twoje pytanie, Grzesiu. Jur Ryb właśnie to przytoczył. Nie wszystko da się zapisać w postaci nut, więc jak pan tworzy notatki danego utworu, na przykład właśnie barw efektów, odgłosów przyrody i tak dalej? Część jest nagrana po prostu. Nagrywam. Coś mi wpadnie do głowy, wrzucam, nagrywam to. Bardzo dużo pomysłów jest wtedy, jak robię kolejną płytę. Na przykład przy Fajen, jak tą płytę nagrywałem i jak ją w ogóle
no, powiedzmy komponowanie. Nie lubię tego słowa, ale trudno, no, tak się nazywa, komponowanie. To wtedy, mi o wiele więcej pomysłów wpada innych i ja w sobie to zapisuję i to to leży. I właśnie teraz muszę to wygrzewać, jedynie, ale to i tak to będzie trwało, nie ma gadania. Okej. Dawaj, następne. Grzesiu, daj to, bo to jest dobre też. Kamili, o, to jest fajne pytanie. Jaki sprzęt wykorzystuje pan do realizacji, do rejestracji syntezatorów? Jakie efekty dodaje pan do nich później? No, instrumenty są... zaraz mogę powiedzieć, no ja mam takie instrumenty, że ho-ho, a pan powiem, na przykład mam Bossa, już taka firma, mam dwa delaye, TE-200 na lewej i prawej kanał. I już po prostu cyfrowy delay. Pierwsze, to jest na to 80 jeszcze kupiłem to wtedy chyba. Okay. Mam już taki Bossa TE-300, idzie na bas na przykład. To widzimy dołe, wszystko na tym moim. Ja mam stare delay, to jest RF7 na przykład, to jest też taka legendarna maszyna. Ja mam RF7. RF7 masz. Tak, trochę nie łapie już głosu Marka. Nie, on się może odwróci. Troszkę chyba uciekłeś od mikrofonu, do którego mówiłeś. Aha, dobrze. Ja przejdę może na te, bo już mi się słuchawki naładowały, przejdę na słuchawki. Zacząłem patrzeć na to, co ja mam tutaj. Ale teraz cię na przykład bardzo dobrze słyszymy. Tak, o. To teraz możemy zostać. To jeszcze pytanie, jak nagrywasz je? Czy do jakiejś karty motu, czy jaką kartę dźwiękową masz? Bo skoro masz dużo dźwięków... Tak. Słuchanie, no jest są preampy, jest wszystko, kurczę, to co one, co ja wam mówił. No. No ale wiesz, tutaj na naszych to są geeks, no. My chcemy trochę dowiedzieć się. Tak. No dobra, no więc słuchajcie, na początek to jest tak, że nagrywam instrumenty SOTE. Okay. Żadnych półgłosów, niczego. Nagrywam surowe instrumenty. Oczywiście ja sobie mniej więcej ustawiam, jak to być, ale nagrywam na traki cyfrę. W tym moim DAW-ie nagrywam suche instrumenty. Po co? Po to, żeby potem można było z nim zrobić, co mi się żywnie podoba. Dodać, odjąć po głosu wszystkiego, chorusów, nie chorusów. I dopiero to wszystko robię na etapie miksu. Czyli pozbyt, a tak. Na początku nagrywam czyste instrumenty, takie, jakie tam barwy sobie ustawiłem, wyjściowe, i na tym to nagrywam. No. I potem to wszystko przychodzi, tak? Ale właśnie pytanie dotyczy tego, czy masz preampy zewnętrzne, czy jakąś kartę dźwiękową i prosto w kartę idziesz? Aha, no nie, no mam coś takiego, jak się, to jest SSL, X-Logic, Super Natural. No znam, tak, tak, okay. Tak. Czyli no masz przez te linie chodzisz, okej. Okay. X-Rack, X-Logic. X-Rack, tak. Mam dwa preampy, X-Logica, bardzo dobre preampy, mam dwa equalizery. Mam do tego kompresor, właśnie SSL-a. No i co więcej trzeba. I mam dwa kanały. Ja nie potrzebuję miksera, który ma 90 tracków. Tak, wpuszczasz lewy, prawy, nie? Albo w ogóle czasami lewy. Lewy, prawy i wszystko nagrywam po prostu przez ten lewy, prawy. Mam kartę motu i mam takie dwa, jak to się nazywa, kurczę. Aha, to są te konwertery analogowo-cyfrowe. No. Motu, 2408 Mark 3. A, znam. 24 IO, input, output. Tak. Ja to wszystko, ale to jest wstawione i to wszystko po dwa lewy, prawy kanał przepuszczam przez SSL-a. No dobrze, tak się to nagrywa. A taka szafa potem z tym wszystkim jedzie z tobą na koncert? Czy jak to wygląda później? Nie, no ja nie używam SSL-a na koncercie. Mam mikser po prostu M16E, ale ja w ogóle wypuszczam 16 sygnałów. Na koncercie po prostu mikser, który mnie miksuje, no, nagłośnienie i tak dalej, dostaje 16 sygnałów w grupach. Bas, bębny, aranżacja, solowe instrumenty, pogłosy. Jest 8 grup, po dwa kanały, okay. 16 kanałów. Jeździsz ze swoim? Ze swoim chłopakiem od miksu jeździsz? To różnie bywa. To zależy wszystko od budżetu, proszę pana, bo właśnie taka jest sytuacja. Okay. Ale ja tak wypuszczam to, że mnie bardzo łatwo jest miksować, ponieważ ja wszystkie sygnały wypuszczam równo. Jeżeli ktoś ustawi wszystkie hebry w połowie i wszystkie czułości kanałów
na jednym poziomie. To musi grać. To już ma, tak, to już musi grać. A potem on sobie już do sali dostosowuje bas, bębny, jak mu pasuje, prawda? Ale wszystko ma na równo, bo ja mam krosownicę. I jedna rzecz, jeden sygnał idzie do mojego miksera monitorowego na scenę, a drugi idzie przez tą krosownicę. Czy tak się nazywa? Krosownica, dobrze mówię? Tak. No. Jeśli krosuję na dwa, rozszerzenia sygnał jeden, bezpośrednio z instrumentów. Nie z instrumentów. Czyli splitter taki na scenie masz. No. Tak, z tych dwóch motów, bo to wożę, te dwa konwertery analogowo-cyfrowe wożę ze sobą. No i całość jest sterowana przez właśnie motu Digital Performer. Odpalam po prostu każdy utwór Digital Performera. On mi ustawia wszystkie barwy, wszystkie poziomy miksu i po prostu wychodzi gotowy sygnał. Z tym, że po prostu nie stosuję na koncertach lewy-prawy kanał, tylko właśnie stosuję grupami. 16... grupami połączonymi, czyli 8 grup. Po 8 grupach już można sobie coś myśleć. Okej. Okay. No, pięknie. Kochani, mamy 21. Ale nie, przepraszam, Grzesiu. Ale daj mi powiedzieć, ale mieliśmy małe opóźnienie. No. Dlatego mam nadzieję, że jeszcze, Marku, poświęcisz nam chwilę i odpowiesz jeszcze na parę pytań, bo tu jest po prostu jakiś Armagedon. No, tu nie było tylu jeszcze. No to bardzo się cieszę. Mamy następne, dawaj. Idziemy dalej. DJ NR. Koncertowe wersje pana utworów zawsze brzmią inaczej i ewoluują. Który z nich doczekał się największej ilości aranżacji? Który? Który doczekał się największej ilości aranżacji? Może nie rozumiem, czy kwadrat? Może. Bardzo długo. Bo ja go ciągle zmieniam. Może po drugiej stronie świata. No okay. Świata, ucieczka z tropiku, ale te dwa pierwsze chyba najbardziej, bo tam zawsze najwięcej się tam tłukę. Tutaj. Tak, to prawda. Nie, no muszą inaczej brzmieć, bo ja inaczej słyszę. No i po prostu to byłoby w ogóle dla mnie koszmar, jakbym ja miał grać tymi barwami, które grałem w 30 lat. To by jakoś tak mi nie pasowało. No tak. Bębny bas się zmienia, wszystko się zmienia. To się nazywa ewolucja. No to się nazywa tak. Dlatego te płyty koncertowe są inne moje niż te studyjne. Oczywiście, że tak. No ja też jestem tego zdania, że koncert powinien się różnić od płyty. Tak. Nie powinno być to odegrane. Gdyby tak miało być, to lepiej sobie posłuchać płyty w domu. No, w lepszych warunkach. Tak. W lepszych warunkach, dokładnie. No. Następne pytanie. Louis Define. Pozdrawiam sąsiada, bo to mój sąsiad jest z Irlandii obecnie. Skąd pan Marek bierze inspirację do swoich utworów? Co pana inspiruje, panie Marku? Proszę pana, z życia. No co ja mogę powiedzieć? No kurczę, no to wszystko zależy od tego, no. Czy dostałeś po głowie, czy nie dostałeś po głowie, czy kochasz, czy nie kochasz, czy nie wiem co jeszcze, pragniesz, nienawidzisz, no wszystko, no. Czyli emocje. Nie, czyli emocjonalnie, nie. Emocje. Oczywiście, że emocje, no. No to tylko, no bo muzyka to jest emocja przecież, no, tak. O czym my rozmawiamy przecież. Tak. Cała muzyka jest emocją, no. Sama muzyka jest emocją. No. Tak, to prawda. To tylko emocje grają. No a jakie one są? No to już zależy od właściciela tych emocji. No tak. Andrzej Gołda. Mówił pan, że słuch jest zawodny. Czy z wiekiem coraz bardziej zawodzi? Chodzi o mix master. No oczywiście, że tak. No. Oczywiście, że tak. To samo, co się dzieje ze wzrokiem. My sobie zakładamy okulary i widzimy lepiej. Więc to oczywiście, że tak. I to trzeba na to bardzo uważać. Dlatego ja ciągle porównuję światowe produkcje. Bo tak, gdybym nie porównywał, to moje nagrania byłyby albo przejaskrawione, prawdopodobnie byłyby przejaskrawione. Bo powiem dlaczego? Dlatego, że z biegiem czasu tracimy ostrość zarówno wzroku, bo to łatwo wytłumaczyć, ostrość słyszenia też. Oczywiście muzycy rzadko, niechętnie się do tego przyznają, ale my muzycy tracimy słuch, niestety, i nam się ten słuch przytępia i przeważnie od góry. Więc gdybym ja na przykład nie porównywał utworów, to moje utwory wszystkie by świszczały u góry, no bo
coraz mniej góry słyszę, no to podkręcam. Ale posłucham sobie jakiegoś utworu ze światowej półki. O kurczę, a tam jest wszystko mięciutko, łagodniutko, przepięknie. No więc zjeżdżam z powrotem w dół. Ja mówię tak obrazowo, ale dokładnie o to chodzi. Właśnie na to... A słów jest bardzo, bardzo jest podatny na zmiany. Ja mówię klimat, mgła, śnieg spadnie. Inaczej się słysza, jak się śnieg spadnie, bo cały świat jest wytłumiony. Mgła tak samo, bardzo tłumi, bo kropelki, ja to mam u siebie, bo ja mieszkam na wsi, to jak mi, o dzisiaj była straszna mgła, wczoraj była straszna mgła, no to tak, każde klaśnięcie już inaczej brzmi. Już nie ma feedbacku, już jest bardzo, bardzo krótki albo wcale. No niesamowite rzeczy się dzieją, nie? Właśnie tutaj... To wszystko musimy mieć, jakby brać pod uwagę, no. I teraz dlatego, nagranie utworu, zmiksowanie to jest mistrzostwo świata. W sensie takim tej pracy. Prawda? Że to się w ogóle udaje, nie? Taki cud. Że to się udaje, tak. Taki cud się udaje, no. To jest niesamowite. Że potem wszędzie to w miarę dobrze brzmi. No to jest niesamowite. Ale wiesz co? Marku, tutaj pięknie Mikołaj podsumował ciebie, mówiąc, a to dlatego okulary zakłada się też na uszy. No, dobrze, tak? No nie? Błysnął, no, błysnął. Dobrze, jakie jeszcze pytania, słuchajcie? A, ten pytanie a propos Yellow Kraftwerk, Mikołaj? No tak, było jeszcze tam takie. Yellow, Kraftwerk, Depeche Mode, Front 242, a może The Prodigy. Który z tych przedstawicieli muzyki elektronicznej jest panu stylistycznie bliższy? No to Kraftwerk, Prodigy. No tak. Czy tam jeszcze pan był wybiegł na początku? Depeche Mode, Yellow wspomniałeś, że słuchasz. Depeche Mode to tam nie za bardzo, ale o Yellow, Kraftwerk, Prodigy. Tak. No tak, Kraftwerk to tak, to... To klasyka gatunku, no super. Dobrze, kochani, no jednak trzeba będzie się pomału żegnać. Pomału żegnać. Ależ było wspaniale, naprawdę, no fantastyczna rozmowa, Marku. Ostatnie pytanie zawsze, no, ale do Chrisa nie zabiorę mu tej przyjemności tym razem, więc Chris, zapraszam cię serdecznie. Marku, ostatnie pytanie brzmi... Dostałeś od nas dekalog producenta, który jest, przypomnę wszystkim, do pobrania na naszej stronie, który opisuje w 10 punktach proces produkcji, tak jak my to rozumiemy z Grzesiem przynajmniej, produkcji utworów. Taka ściąga. Jak to odebrałeś? Moje pytanie jest, czy to rzeczywiście dobrze odzwierciedla ten proces, czy coś byś zmienił, dodał, ujął? Wiesz, ja ci powiem, no, dodać to jakoś tak nie za bardzo mi przychodzi do głowy, ale wszystko, co jest napisane, akceptuję. Tak, rzeczywiście tak jest, no, mam to przed oczami teraz. Ja tego przed tym przeczytałem no, nie jest historia. Wiecie, kochani, to, co napisaliście, no to jest rzeczywiście taka szkoła podstawowa, za przeproszeniem. Tak, jest, no. Tak, zgadzamy się z tym. O co nam chodziło? Nic nie ma takiego, że o kurczę, no bo co by mnie mogło tutaj zaskoczyć? No wiadomo, że spirytulacja, no instrumentacja, demo. Wiesz co, wielu to jednak zaskakuje. No znaczy tych, którzy nie mają doświadczenia Marka, nie? No tak, właśnie. Tych, którzy nie mają doświadczenia, jakby wiesz, to jest jednak podstawówka, to właśnie o to nam chodziło, żeby pokazać, że to jest... Tak, to widzę, że jest i mastering, i mix, że to nie tylko wystarczy nagrać, tylko to trzeba duży proces, instrumentacja, demo. Bardzo fajnie. Są tonacje, jeszcze jest bardzo w porządku, no bo rzeczywiście każda tonacja brzmi inaczej. Są jasne tonacje i ciemne tonacje, no. Tak. Więc na przykład tego to jest jasna tonacja. No. Jeżeli by ktoś chciał wiedzieć, to niech... No, państwowa tak zwana. Państwowa tak zwana. No, więc by to dużo pisał jego ulubiona tonacja, to S-dur na przykład, no. To jest ciemna tonacja. No, ale to już za dużo czarnych jest, to ja już się nie łapię. No właśnie. No to tak to wygląda, no. I trzeba tę tonację polubić i każdy też powinien znaleźć swoją własną jakby drogę. No a to jest rzeczywiście, no, dla takich początkujących to jest jak najbardziej, no. Tutaj pamiętam Tomka Łosowskiego słuchałem, on tam jeszcze coś dodał. Fajnie to zrobił, już nie pamiętam, co on dodał. Ten kusista, syn... Tak, Sławka. Tak. On coś dodał, no już nie pamiętam. Fajnie.
Ale to, ale... to zaraz sobie to przypomnimy, wywiad z Tomkiem Łosowskim. A tu jeszcze było jedno takie pytanie, które bardzo mi się też zarezonowało. Kiedy płyta ze Sławkiem, kiedy utwór ze Sławkiem Łosowskim jakiś nagracie wspólnie? O. Było takie pytanie. My? Nie wiem, czy nam się będzie chciało. No ale wiesz, no to... Słuchaj, to może my to zorganizujemy, Grzesiu. Możemy to zorganizujemy. Przyjedziemy panów po prostu i zamkniemy ich w pokoju na tydzień. Nie, wiesz co, ja ci powiem, no kurczę, no chcę zrobić tą płytę, no. No nie będę się rozdrabniał, tak się proszę. No przepraszam. Tak. Nie, dobrze, to nagraj tą płytę, a potem ogarniemy... Tak, a my wrócimy. Tak, tak, bo ja bardzo szanuję Sławka, bardzo go lubię, on mnie też, mam nadzieję. Ale może tego tutaj możemy się nawzajem pozdrowić i tak dalej. Ale po prostu, no on robi swoje, ja robię swoje. No. Nie, wiemy, o co chodzi. Ja wam powiem, muzycy ci elektroniczni to są chyba trochę takimi samotnikami. Takie, tak. Jesteśmy tacy samotni rycerze troszeczkę. I po prostu mamy swoje własne drogi. I ciężko nas, mnie przynajmniej ciężko jakoś tak nakłonić, żebym coś z kim zrobił. Jakoś to mi... No nie wiem. Dobrze, no to nie będziemy nakłaniać. I szanujemy. No jakoś do tej samotności w elektronice, bo tak to ja jestem osobą towarzyską jak najbardziej, ale w elektronice mam coś takiego, że tutaj to muszę być sam, muszę panować nad wszystkim. No, no może to jakieś takie lata pracy spowodowały taką u mnie tutaj no sytuację. No tak po prostu macie, no. Tak. Marku, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie ci dziękujemy. Ogromnie żałuję, że nie mogliśmy się połączyć na wideo, ale jednak no tak, udało się to zrobić w ten sposób. Fantastyczny odcinek. Naprawdę tutaj, Marku, powiem ci, że ludzie klaszczą, owacje po prostu są standing ovation na koniec tego spotkania. Takich jeszcze nie było. Tak, to prawda. Zapraszamy was na stronę biliński.pl. Tam znajdziecie wszystkie rzeczy. Oczywiście słuchajcie muzyki, bo po to artyści to robią. Tak jest. Właśnie po to, żeby tego słuchać. Marku, jeszcze raz z tej strony bardzo ci serdecznie dziękujemy. Wam bardzo wszystkim serdecznie dziękujemy za udział. Tak jest. I żegnamy się z wami, widzimy się z wami dokładnie za tydzień o tej samej godzinie. Tak jest. Zdrowie, świąt, kochani. Zdrowych, wam życzę. Zdrowych, wesołych świąt. Dziękujemy bardzo. Zdrowych, wesołych świąt. Dziękuję bardzo. Pa, pa. Pa. Witamy was wszystkich. Witamy. Powiedzieliśmy sobie, że będziemy próbować w ogóle robić to trochę bardziej profesjonalnie, więc zaczynamy od subskrypcji. Prosimy was uprzejmie, usilnie, subskrybujcie. Tak, dzwonku. Zasubskrybujcie, jakie to jest trudne słowo. Zadzwonkujcie, tak. Skomentujcie, udostępnie. I zlajkujcie. I zlajkujcie. Ten czas Mikołaj sprząta. Oj, przepraszam, Mikołaj. Tak, oj, podnieś nogi. Dawaj. Tak, podnieśmy, tak, o jest. A ja mam tu organki. Nawet nie możemy przerwać. Tam półtora metra za nami, okej. Nie zapisałeś, witamy. Grzesiu powiedział, żebym zapisywał wszystko, rozpisał sobie cały plan dzisiejszego spotkania, no to tak to zrobiłem, mam kolory, wszystko będę podkreślał, żebyśmy się nie pomylili. Tak jest. Może za 10-setnym odcinkiem no to wyjdzie... Dobrze. Dokładnie. Faktorzysta. Faktorzysta, tak. I od tego jest właśnie producent. No właśnie. Od tego właśnie jest producent. Czyli my. To jak ja do tego podchodzę, to jest bardzo edukacyjnie. No to skoro tak, to okej. Okay.